Jakim cudem sześcian unosi się w powietrzu? Coś się tu dzieje. Lot z taką prędkością to jakieś żarty z fizyki. Zdjęcie z samolotu nad Niemcami. Zmiennokształtni na naszym niebie. Co może lecieć tuż obok samolotu i zmieniać kształt? I tajemniczy obiekt nad Chinami. Czyżby rząd ujawnił prawdę w bestsellerze? Problem trzech ciał to przerażająca historia kontaktu z obcymi oraz inwazji. Czy Chińczycy wiedzą więcej niż my? Sfilmowanie UFO zmusza rządy do ujawnienia, co wiedzą. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia, mrożące krew w żyłach spotkania, tuszowanie spraw, udowodnić niewyjaśnione. Niektóre z opisanych wydarzeń nie zostały sfilmowane. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. Październik 2021, Springfield w Missouri. Coś się tu dzieje. Mieszkaniec zauważył na niebie coś niewytłumaczalnego. Justin Johnson wracał do domu w Springfield i dostrzegł coś unoszącego się nad sklepami. Zatrzymał się i zaczął filmować. Obczajcie to. Justin twierdzi, że gdy podszedł najbliżej, jak się dało, obiekt przypominał metalowy sześcian. Jestem na ulicy Glenstone w Springfield. Sześcian obraca się wokół własnej osi i błyszczy. Otaczają go światła. Jest środek dnia. Justin mówił, że sześcian kręcił się w różne strony. Tak to wyglądało z ziemi. Sześcian ze światłami. 3 minuty przeleciał nad miastem po łukowatej trajektorii. Zatrzymał się nad centrum. Tam udało mu się go sfilmować. Skacze do przodu i do tyłu. Justin był zaniepokojony, bo w odróżnieniu od balonu, obiekt przemieszczał się pod wiatr. Po upublicznieniu nagrania mieszkańcy całej Ameryki zaczęli zgłaszać podobne obserwacje. Ktoś napisał, że widział podobny obiekt w LA w tym samym tygodniu. Ktoś inny widział go w Teksasie 2 razy. W 2020 roku w Kolumbii pilot widział czarny obiekt w kształcie sześcianu o bardzo wyraźnych krawędziach. Wspólnym mianownikiem był sześcienny kształt. Podobne obiekty pojawiały się na całym świecie. Sześcian to zaskakujący kształt dla UFO. Jest niezbyt aerodynamiczny i trudno go pomylić z ptakiem lub samolotem. Czy możliwe, że ten dziwny sześcian to dzieło człowieka? NASA skonstruowała sześciennego robota, który potrafi latać w kosmosie. Wykorzystuje się go na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Unosi się w próżni. W naszej atmosferze runąłby na Ziemię. Lot z taką prędkością to jakieś żarty z fizyki. Powietrze owiewające poruszający się obiekt dzieli się na 2 strumienie. Lot jest możliwy dzięki różnicy ciśnień nad i pod obiektem. Różnica powstaje, ponieważ powietrze owiewa obiekt dookoła. Przeciwieństwem siły nośnej jest opór. Im większa siła nośna, tym większy opór.
Latający sześcian wskazuje na tajną technologię, jeśli taka w ogóle istnieje. Aby osiągnąć taką prędkość, napęd musiałby działać w kieszeni antygrawitacyjnej, a nie dysponujemy taką technologią. Justin skontaktował się z Federalnym Urzędem Lotnictwa, ale dowiedział się, że nikt inny nie zgłosił niczego podejrzanego nad Springfield tego dnia. W Springfield mieszczą się biura różnych rodzajów sił zbrojnych, także piechoty morskiej. Departament Bezpieczeństwa Krajowego też ma tam swój oddział. Może widzimy nową technologię wojskową. Wątpię, że to był test. USA mają ogromne połacie pustyń w Arizonie, Utah i Nowym Meksyku, gdzie można przeprowadzać takie eksperymenty. Nie robiono by tego nad terenem zabudowanym w Missouri. Jednak pewien test miałby rację bytu nad gęsto zaludnionym miastem. Rzesza potencjalnych świadków pomogłaby ustalić, czy obiekt jest niewidzialny. Czy sześcian jest zasłoną skrywającą prawdziwy statek powietrzny? Peleryna niewidka to coś rodem z Harry'ego Pottera. Ale ta technologia jest coraz bardziej realna. Niewidzialność nie jest niemożliwa. W 2013 roku Bell Zhang, wykładowca Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze, zaprezentował kilkunastocentymetrowy sześcian. Dwa kryształy kalcytu występujące w naturze w formie stalaktytów i stalagmitów załamują światło i stają się niewidoczne. Zhang twierdzi, że skonstruował czapkę niewidkę dla zabawy. Ale mówi się, że amerykańskie wojsko eksperymentuje z podobnymi metodami ukrywania obiektów. Rząd mógł testować czapkę niewidkę nad miastami w Teksasie, Missouri i Kalifornii. Ale to nie tłumaczy obserwacji podobnych obiektów na całym świecie. Także w Kolumbii, gdzie technologia mogłaby dostać się w ręce karteli. Johnson szacuje, że sześcian na niebie miał około 5 metrów szerokości. Tyle co samochód, ale nie statek załogowy. Jeśli to rzeczywiście UFO, wydaje się zbyt małe, by ktoś podróżował wewnątrz. Jeśli te obiekty mają 5 metrów, muszą być bezzałogowe. A to wskazuje na powód, dla którego je tu wysłano. Mniejszych rozmiarów statek mógłby rozpędzić się do prędkości bliskiej prędkości światła, co umożliwiłoby podróże międzygwiezdne. Kiedy myślimy o obcym statku kosmicznym, wyobrażamy sobie ogromne dyski wiszące nad miastami. Jak te z filmu Dzień Niepodległości. Jednak profesor Stephen Hawking przed śmiercią w 2018 roku postulował wysłanie malutkich statków do Alfa Centauri, najbliższej sąsiadki Słońca, odległej o 4 lata świetlne. Postępy w pracach nad mikroobwodami oznaczają, że pierwszym statkiem wysłanym ku innej gwieździe może być sonda wielkości telefonu. Twierdził, że mógłby być zasilany laserem i że dotarłby na miejsce w 20 lat. Być może takie sześciany to statki wysłane przez inne cywilizacje, sondy przekazujące informacje do innego układu gwiezdnego. Kiedy natura rozsiewa życie, nie robi tego za jednym zamachem. Wysyła miliony nasion, które mają szansę przetrwać. Jeśli zastosujemy tę samą zasadę do podróży międzygwiezdnych, czy będziemy mieć do czynienia z nanostatkami i nanotechnologią? Węgierski matematyk John von Neumann w 1948 roku przewidywał, że tak będą wyglądać odwiedziny obcych,
stworzył teorię o samonamnażających się robotach zdolnych do lotów międzygwiezdnych. Jeśli już nas odnaleźli, to może być początek pokojowego kontaktu albo wrogiej inwazji. Styczeń 2019 roku, Greensboro, Karolina Północna. Sfilmowano tajemniczy obiekt w kształcie cygara. Miał ponoć 100 metrów długości, tyle co boisko do futbolu. Nie było wtedy żadnych statków powietrznych w okolicy. Wiele podobnych obiektów jest uznawanych przez obserwatorów za sterowce. Epoka latających spotków zaczęła się w 1947 roku, ale już wcześniej pojawiły się doniesienia o pierwszych UFO w kształcie cygara. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła fala obserwacji statków widmo na całym świecie. Widziano ogromne sterowce na niebie w Ameryce i Europie. Relacje ze spotkań z rzekomymi pasażerami tych statków dziwnie przypominają współczesne opowieści o UFO. Pierwszy statek powietrzny wystartował we Francji w 1852 roku. Ale ten zaobserwowany w Kalifornii w 1996 nie przypominał dzieła człowieka. Widziało go setki osób. Leciał 300 metrów nad ziemią. Miał jasne światła i wydawał dźwięki dobiegające z kosza. Statek ponoć był napędzany przez dwóch pedałujących mężczyzn. Pułkownik H.G. Shaw twierdził, że jechał bryczką, kiedy natknął się na statek i jego pasażerów. Byli szczupli i wysocy, smuklejsi od ludzi. Twierdził, że to Marsjanie. Chcieli go wciągnąć na statek. Nie dał się, więc odlecieli. Relacja Shawa była uderzająco podobna do innych opowieści z południa Stanów Zjednoczonych. Statki grozy. Widywano je w Arkanzo, Missouri i Teksasie. Zwykle nocą. Według jednej z relacji, któryś ze statków się rozbił. Znaleziono pokiereszowanego pilota, który ewidentnie nie był ziemianinem. Bliskie spotkania, człekokształtne zwłoki. Szczegóły te trafiały do współczesnych opowieści o UFO. Wierzono, że są to dzieła ówczesnego odpowiednika Ilona Muska. Miały to być owoce pracy Thomasa Edisona, wynalazcy i przedsiębiorcy. Te obiekty w kształcie cygara pojawiały się na niebie w czasie, gdy ekscytowano się zaletami podróży lotniczych. Żywię głęboką nadzieję, że uda się rozpocząć podróże lotnicze między Stanami a Europą do przyszłego lata. Polityczni komentatorzy twierdzili, że to poprawi stosunki między krajami, a ekonomiści, że obniży ceny towarów. Wierzono, że podróże poszerzą nasze horyzonty. Wojny staną się wspomnieniem. Utopijne wizje szybko ustąpiły strachowi. Zaczęto obawiać się mniej różowej przyszłości. W 1898 roku wydano Wojnę światów Herberta George'a Wellsa.
wzmocniła ona lęki ludzi. Potem zaczęto obserwować wrogie statki powietrzne nad Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Nową Zelandią. Statki grozy. Światowe mocarstwa zbroiły się przed pierwszą wojną. Uważano te statki za niewątpliwie niemieckie. Statki grozy były większe, szybsze i solidniejsze. Świadkowie opisywali ogromne stery, czasze z gazem i śmigła. Wiele ze statków grozy to najpewniej planety, gwiazdy lub mistyfikacje. Niewielkiej liczby przypadków nie udało się wyjaśnić. Pojawiło się wiele teorii. Opisywano obiekty nie tylko w kształcie cygara, ale też takie ze skrzydłami i jasnymi światłami. Było wielu świadków. Co myśleć o tych statkach? Przypominają współczesne UFO w kształcie cygara, ale miały też futurystyczne dla ówczesnych ludzi cechy, dziś wyglądające zabawnie. Jedna ze szkół ufologii mówi, że statki grozy to dowód na to, że pojęcie UFO zmieniało się z biegiem czasu. Wraz z rozwojem technologii, statki widywane w epoce wiktoriańskiej zastąpiły rakiety i pojazdy kosmiczne. A ich pasażerów zastąpili futurystyczni kosmici. Obiektywizm tych obserwacji zależy od tego, czy są one prawdziwe, czy też tylko odzwierciedlają otoczenie kulturowe z czasów, w których wystąpiły. Mówi się, że zmieniające się opisy statków to dowód na to, że są one wytworami wyobraźni i produktami masowej histerii. Inni uważają, że to zjawisko autentyczne i grające z ludzką percepcją. To teoria opisana w książce Operation Trojan Horse Johna Keela. Według niego to swego rodzaju tajemniczy figiel płatany świadkom, którzy widują futurystyczne obiekty i dziwne istoty. Keel twierdził, że odkrył podobne oszustwa na przestrzeni wieków, w tym religijne wizje i wydarzenia opisane w Biblii. Wiele religii wykorzystuje Armagedon i straszy nim. Współczesne wydarzenia z Bliskiego Wschodu zostały opisane w Biblii. Jej uważni czytelnicy śmiertelnie się boją. To wszystko zaczyna się dziać. Dlaczego pozaziemska cywilizacja dawniej miałaby przedstawiać na niebie dziwne statki powietrzne, a dziś metaliczne pojazdy kosmiczne? Może to prawda? Czy z widy? W epokach wiktoriańskiej i edwardiańskiej fascynowano się upiornymi obiektami na niebie. Obsesja na punkcie UFO to nic nowego. Tak samo jak nasi przodkowie, obawiamy się tego, co może uderzyć na nas z niebios. W lipcu 2021 roku pasażer niemieckiego samolotu ujrzał to. To raczej anielska zjawa. Prawie można uwierzyć w anioły.
Co może lecieć tuż obok samolotu? To nie refleks w obiektywie. Kamera nie była skierowana w stronę Słońca. Dziwna chmura? Czy fascynujące złudzenie optyczne? Może przypominać chmurę pierzastą, jakich mnóstwo na wysokości 6000 metrów. Ale dziwne zachowanie nie kojarzy się z chmurą. Przesuwa się szybciej. Chmury nie poruszają się obok samolotów. To nie był stały, namacalny przedmiot, coś gazowego. Obiekt porusza się równo z samolotem przez 7 minut, zmieniając kształt. Przybiera ostateczną formę człekokształtnego anioła. Na niebie od dawna obserwowano nadprzyrodzone religijne obrazy. Opisy aniołów występują w Biblii bardzo często. Najsłynniejszy przypadek to ten z dnia narodzin Jezusa, kiedy aniołowie mieli ukazać się pasterzom nieopodal Betlejem. Wielokrotnie opisywano podobne wizje. Najbardziej znana jest ta z 1917 roku. W Fatimie w Portugalii trojgu dzieci objawiła się Maryja. To zjawisko zaczęło się powtarzać. Dziesiątki tysięcy świadków zebrało się w ulewnym deszczu, by obserwować, jak chmury się rozstępują, ukazując słońce i ogromną, mieniącą się kolorami kulę ognia na horyzoncie. Niektórzy twierdzili, że ich ubranie natychmiast wyschło. Nie ma zdjęć tego zjawiska. Naukowcy są sceptyczni. To mogło być zjawisko pogodowe zwane słońcem pobocznym. Światło zostało załamane przez kryształy lodu w górnej atmosferze. Nie da się tego przewidzieć tak jak zaćmień słońca. Co dziwne, niektóre z tych wizji miały miejsce tam, gdzie zjawiska pogodowe nie występują. W 1984 roku trzej kosmonauci na pokładzie stacji kosmicznej Salut 7, 370 km nad Ziemią, rzekomo zaobserwowali coś niemożliwego. Skąpało ich pomarańczowe światło. Szukali źródła. Nie zobaczyli nic poza gazowym tworem. Zmieniał swój kształt. Przybrał postać anioła. Ujrzeli nie jedną, ale 7 anielskich sylwetek. Były ogromne. Miały rozmiary samolotu. Mężczyźni spędzili wcześniej 155 dni na orbicie Ziemi. Zostali poddani ogromnym obciążeniom i stresowi. W takich warunkach nawet najtwardsi mogą doświadczyć nerwowego i fizycznego załamania. Podejrzewano, że to zwidy. To się zdarza w izolacji. Kosmonauci chcieli zrzucić to na karb kosmicznego obłędu, ale ich zmiennicy również widzieli anielskie postaci. Dwie obserwacje zgłaszane przez wielu świadków. Co tam się stało? To pierwszy tak dobrze udokumentowany przypadek. Postać przywodzi na myśl jedną z najbardziej tajemniczych substancji we wszechświecie. Może to istota plazmowa. Plazma bywa nazywana czwartym stanem skupienia.
nie jest gazem, ciałem stałym ani cieczą, tylko zupą elektronów, jonów dodatnich i cząstek obojętnych. Tworzy 99% widzialnej materii we wszechświecie. Fizycy uważają, że to pierwszy stan skupienia, bo powstał zaraz po wielkim wybuchu. Naukowiec Vadim Testowicz uważa, że szukając życia w kosmosie, powinniśmy przyjrzeć się plaźmie. W 2007 roku Testowicz stwierdził, że część plazmy żyje. Ta forma życia różni się od tej opartej na węglu. Przejawia właściwości, jakich nigdy dotąd nie znaliśmy. Istota plazmowa może zmieniać kształt, pojawiać się i znikać, a także jest w stanie przetrwać w próżni. Plazma może żyć nie tylko tam. Może istnieć tu, tuż obok nas, niewykrywalna dla naszych zmysłów. Historia obfituje w opowieści o dziwnych wizjach, duchach i ciałach stałych, które opierały się prawom fizyki. Czy ta forma życia manipuluje światłem, tworząc dziwne kształty i obiekty poruszające się jak żaden stworzony przez człowieka przedmiot? Czy może zaginać rzeczywistość wokół nas? Jeśli tak, czy żywa plazma może postępować tak od tysiącleci, ukazując nam różne wizje? Informatyk i śledczy Jacques Vallée tak właśnie uważa. W swojej książce The Invisible College z 1975 roku twierdzi, że istoty plazmowe mogą wpływać na rodzaj ludzki od pokoleń. Dlaczego żywa plazma miałaby to robić? W jakim celu? Czy jest przyjazna, czy wroga? Jak mielibyśmy toczyć wojnę z plazmowym wrogiem? Co napędza UFO? Te statki poruszają się z niewiarygodną prędkością. Profesor z Uniwersytetu Stanforda natknął się na tajemniczą grudkę metalu, która może być kluczem do zrozumienia inżynierii obcych. Dr. Gary Nolan jest szanowanym mikrobiologiem i genetykiem. Interesuje się UAP. Przyjaźni się z Jacquesem Vallée, fizykiem i ufologiem, który prowadzi śledztwa w sprawie katastrof UAP. W 2017 roku pewien przedmiot z kolekcji Vallée przykuł uwagę Gary'ego. To kawałek czystego magnezu z Muzeum UFO w Argentynie. Magnez to pospolity metal. Stanowi 13% masy naszej planety. Ale kawałek, który dostał Nolan, jest wyjątkowy. Ten niezwykły dowód rzeczowy znaleziono na miejscu UAP. Nolan zbadał stosunek izotopów próbki i odkrył coś ważnego. Magnez składem nie przypomina innych metali. Takiego stosunku izotopów nie spotyka się nigdzie na Ziemi. Według naszej wiedzy nie występuje on nigdzie we wszechświecie. Zmiana stosunku izotopów może znaczyć, że wytworzyły go bardzo zaawansowane istoty. Czy to dzieło pozaziemskiej cywilizacji? Magnez jest wyjątkowym metalem, lekkim, wytrzymałym i odpornym na promieniowanie kosmiczne. Mógłby być budulcem statku kosmicznego.
Według muzeum obiekt przekazał marynarz. Dokładne pochodzenie nie jest znane. Kształt i skład przypominają ufologom o wypadku, który miał się wydarzyć w miasteczku Ubatuba w Brazylii w 1957 roku. Ibrahim Suet, brazylijski dziennikarz, otrzymał anonimowy list opisujący to dziwne zdarzenie. Autor listu twierdził, że był na rybach z przyjaciółmi, kiedy ku nim zaczął sunąć wielki latający dysk. Obiekt wybuchł i rozpadł się na tysiące kawałków. Załączył jeden z nich w kopercie. Autor listu był fanem artykułów Sueda. List został napisany poprawną portugalszczyzną przez kogoś dobrze wykształconego. Uważa się, że kawałek magnezu pochodzi właśnie z tego zdarzenia. Czym mógł być ten dysk? Coral Lorenzen, założyciel organizacji badania zjawisk powietrznych z Arizony, twierdził, że prowadzący śledztwo dr Oliver Fontes został odwiedzony w 1958 przez dwóch pracowników brazylijskiego wywiadu. Miał nie interesować się nieswoimi sprawami. Próbowano wymusić od niego materiały związane z metalami. Czy magnez z Ubatuba został skonfiskowany przez rząd? Autor listu wspomina o potencjalnej akcji tuszowania. Napisał, być może odkrycia dokonało wojsko i wszystko zachowano w tajemnicy. Obiekt mógł mieć związek z wyścigiem zbrojeń między Brazylią i Argentyną w czasie zimnej wojny. Kraje te były rządzone przez wojskowe dyktatury. Argentyna chciała mieć własną broń nuklearną. Zatrudniła w tym celu byłych nazistowskich naukowców. Brazylia musiała zareagować, by nie paść ofiarą potężnego sąsiada. Cztery lata przed zdarzeniem z Ubatuba Brazylia jawnie interesowała się technologią nuklearną. Admirał Alvaro Alberto pojechał do Niemiec Zachodnich, by kupić wirówki używane do wzbogacenia uranu. Żaden z tych krajów nie miał pieniędzy ani technologii niezbędnych, by stanąć do wyścigu zbrojeń z ZSRR i USA. To wszystko nie wyjaśnia dziwnego stosunku izotopów magnezu. Unikatowy skład próbki nie mógł powstać jako produkt uboczny południowoamerykańskich eksperymentów. Podobny obiekt odkryto na miejscu bliskiego spotkania z UFO. O 23:26 w Maumee w Ohio doszło do wypadku z udziałem auta, którym jechało dwóch weteranów. Zauważyli jasne światło na chodniku. Chcieli je ominąć i rozbili wóz. Kierowca znalazł kawałki metalu na karoserii. Był to w 92% magnez. Według Wilberta Smitha, w 1952 roku pilot marynarki ścigał latający talerz. Zobaczył metalowy obiekt, który oddzielił się od talerza i spadł na ziemię. Magnez może wyjaśnić, jak napędzane są te obiekty. Płynny metal może być materiałem odpadowym zaawansowanego napędu. Jacques Vallée mówił o zaawansowanej technologii nuklearnej. Miałaby ona wykorzystywać płynny metal jako chłodziwo.
To nuklearny proces nazwany rozpadem beta. Tak powstaje energia w formie wolnych elektronów. Zużyty płyn musi być czasami wydalany pod postacią magnezu. To możliwe, że ktoś testował obiekt latający z reaktorem chłodzonym metalem. Ale w 1957 roku, 20 lat po powstaniu pierwszego silnika odrzutowego, czy płynny metal mógł napędzać lub chłodzić statek obcych? Płynny metal jest lepszy niż woda, bo usuwa ciepło szybciej i zapewnia większą gęstość mocy. Takie chłodziwa są wykorzystywane na okrętach podwodnych. Bardzo zaawansowana wersja tych napędów może zasilać obiekty na niebie. Możliwe, że to najważniejszy dowód w naszej pogoni za prawdą o tych obiektach. Czy to pierwszy fizyczny dowód na istnienie zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej? Jeśli odkrycie Nolana jest autentyczne, byłby to najlepszy dowód w pogoni za prawdą o UFO. Prawdziwy fragment obcego statku pochodzącego z innego układu gwiezdnego, a może nawet innej rzeczywistości. Chiny. Z jednej strony ich wkład w historię świata jest nie do przecenienia. Z drugiej strony to państwo prowadzi cenzurę, a informacje dostępne dla ludzi na całym świecie są zatajane przed Chińczykami. Co Chiny wiedzą o UFO? Czy Chińczycy widują je tak często jak ludzie na Zachodzie? Jak badają te zjawiska? 29 listopada 2021 roku, Henan, Chiny. Mężczyzna filmuje obiekt opuszczający się z nieba, który rozjaśnia noc niebieskim światłem. Mieszkańców obudził głośny wybuch. Kamery w okolicy zarejestrowały to zdarzenie. Ponoć to meteor. W istocie nie wiemy, co to było. Chiny trzymają to w sekrecie. Istnieją dowody, że takie nagrania to zaledwie czubek góry lodowej. Chińskie wojsko, Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, ogłosiło w 2021 roku, że wielka liczba obserwacji pociąga za sobą niespotykane dotąd środki. Było ich tak wiele, że stworzyli program, który ma śledzić szybko rosnącą liczbę relacji dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. To problem dla Zachodu, bo UPA są często przypisywane nowej technologii, być może chińskiej. Takiej jak superdrony. Jeśli UFO to chińskie drony, wieści o programie śledzącym obserwacje może być fortelem mającym zdezorientować Zachód. Ale znawcy Chin twierdzą, że są inne dowody wskazujące na wiedzę tego mocarstwa o UFO. Powieści science fiction. Problem trzech ciał opowiada o spotkaniu z obcymi i o ich inwazji na Ziemię. To trzymająca w napięciu książka autorstwa Liu Cixina, informatyka, którego rodziców zmuszono do pracy w kopalniach w czasach chińskiej rewolucji kulturalnej. W Chinach książki, filmy i muzyka są sprawdzane przez partię rządzącą pod kątem szkodliwych treści. Lista bestsellerów jest kontrolowana przez partię komunistyczną. Jeśli coś na niej jest, władza to rekomenduje.
Ta książka sprzedała się w liczbie 8 milionów egzemplarzy i dała początek trylogii. Zaczyna się od naukowca, którego zespół szuka dowodów na życie poza Układem Słonecznym. Odbierają wiadomość. To ostrzeżenie. Nie odpowiadajcie, bo zdradzicie istnienie ludzi na Ziemi i spowodujecie inwazję zaawansowanej cywilizacji z odległego świata. Obcy w tej książce mają problem. Ich planeta krąży nie wokół jednej, ale wokół trzech gwiazd, co powoduje zabójcze wahania klimatu. Spoglądają z zazdrością na Ziemię, którą mogliby najechać i skolonizować. Teoria ciemnego lasu. Będąc w ciemnym lesie wystraszony, starasz się być cicho, ale to nie znaczy, że jesteś tam sam. Mogą być tam dzikie zwierzęta, których nie widzimy. Agresywne lub łagodne, ukrywające się, by ocenić zagrożenie. Jeśli zastosować te teorie do naszej galaktyki, inteligentne gatunki nie powinny zdradzać swojej obecności, tak jak radzono Ziemianom w powieści. Jeśli obca cywilizacja się o nich dowie, może zaatakować. Ta teoria próbuje rozwikłać jedną z najdziwniejszych zagadek wszechświata. Rozdźwięk między milczeniem płynącym z kosmosu a matematycznym prawdopodobieństwem istnienia życia. Równanie Drake'a to wzór z 1961 roku na liczbę inteligentnych cywilizacji w Drodze Mlecznej. Mówi się o 300 milionach dających się zamieszkać planet, tylko w naszej galaktyce. Astrofizyk Frank Drake wyliczył, że w Drodze Mlecznej istnieje ponad 30 zaawansowanych cywilizacji. Potrzebujemy bardzo dokładnego sprzętu, przeszukującego całe widmo radiowe w bardzo krótkim czasie. Wszechświat jest wielki. Wizyta obcych jest statystycznie nieunikniona. Najpewniej żyjemy w ciemnym lesie. Sygnał radiowy wysłano z Ziemi w 1974 roku z obserwatorium Arecibo. Nasza obecność byłaby widoczna dla obcych już od XIX wieku, kiedy to fabryczne dymy zaczęły zatruwać atmosferę, zostawiając ślad naszej egzystencji. Możliwe, że wysłano ku nam sondy wyłącznie w celach badawczych. Po co mieliby się kontaktować? Moglibyśmy ich unicestwić z obawy o to, że są dla nas zagrożeniem. W ciemnym lesie każdy odgłos może zwiastować niebezpieczeństwo. Trzeba reagować defensywnie. Najlepszą obroną jest atak. Zabij albo giń, albo siedź cicho. W chińskim bestsellerze obcy wysłali sondy badawcze poprzedzające inwazję. Być może przypominają obiekt nagrany w listopadzie 2021 roku. Pytanie brzmi, czy Chińczycy wiedzą więcej? Czy oswajają nas z koncepcją UFO? Mówią, przeczytajcie tę książkę. Nie mówimy, że to prawda albo fikcja. Przeczytajcie. Ludzie czytają i zaczynają rozmawiać. To może być sprytny sposób chińskich władz na przygotowanie obywateli do być może rychłego ujawnienia informacji o obcych. Tekst Piotr Mielańczuk, czytał Marcel Borowiec.